Dzisiaj w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie wspaniały spektakl organizowany przez drelowską młodzież i pedagogów, którzy przygotowywali tego wspaniałego przedsięwzięcia. Lekcja tego chyba, jak mają te święta tak naprawdę wyglądać, czyli na czym my się tak teraz dzisiaj, w dzisiejszych czasach skupiamy, a na czym skupiać się nie powinniśmy, a co nam gdzieś umyka. Naprawdę fajne przedsięwzięcie, takie, które skłania do refleksji, łezka się wokół również może zakręcić. Rzeczywiście, no, korzystamy z infrastruktury, którą udało nam się pozyskać właśnie do takich celów, a wiemy, że nasza młodzież jest uzdolniona właśnie w kierunku artystycznym, w kierunku teatralnym. Od lat przecież udowadniają to między innymi 17 stycznia, czy też grupa teatralna, która funkcjonuje właśnie przy Gminnym Centrum, również daje temu wyraz. No tylko się cieszyć i tylko dokładać na tą scenę jeszcze więcej sprzętu, bo jeżeli dokładają serc wspaniali aktorzy, no to właśnie wychodzą takie rzeczy i takie przedsięwzięcia, jakie wychodzą, a skoro pan redaktor mówi, że to robi wrażenie, no to tylko się cieszyć i czekać na kolejne takie przedsięwzięcia. Oby więcej. Korzystając z okazji, no, chciałbym złożyć serdeczne życzenia. Już ze sceny padło wiele ciepłych słów, więc zdrowych, przede wszystkim spokojnych, takich rodzinnych świąt. Chwile wytchnienia niech się pojawią, niech ten czas świąteczny pozwoli nam odpocząć i naładować akumulatory również na cały nadchodzący 2022 już rok. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Scenariusz powstał już bardzo dawno temu. Tak naprawdę był lekko poprawiany, bo powstał z 5 lat temu. Był troszeczkę poprawiany teraz na realia, jakie teraz, z jakimi mamy do czynienia. Mieliśmy bardzo niewiele czasu na to, żeby się przygotować. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i bardzo im gratuluję tego i bardzo im dziękuję za udział. Nie dość, że mają ciężki okres, kwarantanna, zdalne nauczanie, masa sprawdzianów, kartkówek. Ja byłam po prostu w szoku, że potrafili przygotować się na medal. Wydaje mi się, że przekaz taki, jaki mieliśmy zamierzony, dotarł do publiczności zarówno uczniów i nauczycieli, a także dzisiaj do wszystkich mieszkańców, którzy zechcieli przyjść. Głównie myślę, że do rodziców, którzy chcieli zobaczyć swoje dzieci i wydaje mi się, że tak jak my, są z nich dumni. To jest scenariusz, który powstawał ze zlepku wielu, nie dość, że scenariuszy, to jeszcze utworów właśnie, chociaż tak naprawdę jest bardzo krótki. Jest taki trochę nie do opisania, bo tak naprawdę część artystyczna bez piosenek to może trwała pół godziny, a mimo to tam było bardzo, w małej ilości zdań było bardzo dużo treści i wydaje mi się, że to ludziom się podobało, bo z tego co słyszę, są zadowoleni i bardzo często mówiło o wzruszeniu. Wiele osób mówiło, że na początku, kiedy dzieci tańczyły i pokazywały takie współczesne jasełka, współczesne piosenki, jakieś szalone tańce z Instagrama, z YouTube'a, to wtedy była taka konsternacja. Naprawdę, czy to nie idzie w złą stronę? Nie spodziewali się, jak to później się potoczy. A właśnie nam o to chodziło, żeby troszeczkę tak ludzie tak sobie pomyśleli, no bo tak żyjemy w takim zabieganiu i ludzie tak wtedy by się skonsternowali, chociaż sami tak żyją, a później takie uspokojenie, wyciszenie, trochę może chwilę grozy w takich poważnych, wierszowanych jakichś dylematach. Myślę, że dotarły do każdego człowieka, że każdy gdzieś tam mógł znaleźć coś dla siebie. Bo zastanawiam się na przykład, czy to jest dla przedszkolaków odpowiednie, ale wydaje mi się, że nawet przedszkolaki, chociaż nie wszystko zrozumiały, wzięły coś dla siebie, wzięły tego Jezusa, który nie był lalką w żłóbku, tylko był dzieckiem. I dorośli również. Wydaje mi się, że mogli się skonsternować na samym początku, a później jednak ta łza gdzieś skapnęła i jakieś przemyślenia się w głowie narodziły.